Trener Janusz Piątek po meczu z Grinnikiem Gorlice. Trenerze, no dawno nie było porażki zespołu GKS. No w końcu musiał kiedyś przyjść pierwsza porażka. No Grinnik dość ambitnie walczył, bo bronił przed spadkiem. A jak z punktu widzenia trenera, który dzisiaj był bramkarzem, trener ocenia to spotkanie? No na pewno bardzo nas boli ta porażka. Uczulaliśmy się przed meczem, zwłaszcza na początek. Wiedzieliśmy, że Grinnik to młody, ambitny zespół, który za wszelką cenę będzie chciał zwyciężyć. Na początek zdecydowanie przespaliśmy. Przeciwnik miał 3 sytuacje, wykorzystał jedną z nich. No i później bronił się w 10, liczył na kontry. No a niestety zagraliśmy przede wszystkim tą pierwszą połowę bardzo sennie. A pomimo tego mieliśmy też 3 sytuacje, nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie troszeczkę to lepiej wyglądało. No jednak po raz kolejny to szczęście nam nie dopisywało. Grinnik go groźnie kontrował. No i wywiózł na pewno bardzo cenne 3 punkty. No na pewno porażka boli. Wiele wpływu na to miało. Czynników. Nie wiem, mentalnie. Na pewno ci zawodnicy walczyli, no ale na wczorajsze granie orlikowe. Puchary, nie puchary. Nawierzchnia. Trenujemy gdzie indziej, gramy gdzie indziej. Musimy to troszkę zmienić, żeby te chłopaki poczuli lepiej zentrowej. No i może miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej. No, mówi się trudno, gra się dalej, jak to mówi porzekadło. I w najbliższym tygodniu spotkanie, można powiedzieć, jedno z najtrudniejszych, bo z Barciczanką, pretendentem do awansu. Wypada zaprosić kibiców, ale i zespół zmotywować. Oczywiście zespół motywuje się. Wiadomo, że już cel, jaki mieliśmy, utrzymanie się, środek tabeli osiągnęliśmy. Z drużynami, które walczą o życie, niestety ciężko jest wykrzesać się swoje siły do końca. Kibice na pewno nam też nie pomagają swoim antydopingiem. Niestety muszę przypomnieć, że na dzień dzisiejszy nie dorastamy na pozycję wicelidera. Barciczanka nas wyprzedziła. Pewnie piłkarsko, organizacyjnie, kibicowsko jeszcze musimy dużo poprawić, żeby być na tym samym szczycie. Ale będziemy się starać jako zawodnicy, trenerzy. Co z tego wyniknie? Będziemy walczyć. Troszeczkę tych meczów zostało. Musimy troszeczkę tą grę poprawić. No wszystkim wiarę w siebie. Bo na pewno tego brakowało w dzisiejszym spotkaniu przy takim ostatnim podaniu w kluczowej sytuacji. Zawodnicy troszeczkę zdołowani już byli w końcówce, że taką niemocą swoją, takim antydopingiem z trybun, to na pewno nie pomaga. Chłopakom na pewno należą się większy szacunek za to, co zrobili. Przypominam, jesteśmy na trzecim miejscu jako Beniaminek. Drużyna, że tak powiem, praktycznie znikąd. Pierwszy raz w czwartej lidze. Wynik super, ale niestety, jak to mówię, wyrośnie w miarę jedzenia, ale nie zawsze logicznie. Tak, dobrze, że trener to podkreślił i trzeba to podkreślać, że nikt nie oczekiwał aż tak dobrej postawy w tej czwartej lidze, bo tak jak trener powiedział, jesteśmy Beniaminkiem. Na pewno te mankamenty, o których trener mówił, typu organizacji, treningów i tak dalej, to wszystko jest do poprawiania systematycznie. I ja myślę, że w najbliższym czasie przecież tego się wszyscy uczą. Po raz pierwszy są w czwartej lidze. Tak, oczywiście. Wszyscy się uczymy. My jako zawodnicy, organizacyjnie. Dzisiaj też widzieliśmy taką akcję nietypową, jak na Drwinie. Jakieś napady, zamieszki wykonane przez jakichś obcych kibiców. Na pewno tutaj, poza stadionem oczywiście, ale też widać, że organizacyjnie klub przygotowany, ochrona, szybka reakcja w miarę możliwości, taka płynna akcja. No wiadomo, wszyscy się uczą, my, zawodnicy, trener, wyższej ligi, wyższej jakości, a musimy pamiętać o tym, że wyższy poziom piłkarski wymaga większej kultury na boisku, poza boiskiem i organizacji. Zrozumiała sprawa. No trenerze, do...